się nie oszukuję, tak? Ja wiem, że moje dziecko jakby już nie żyje i... Tylko, że ja po prostu fizycznie czuję, że on ze mną jest, że on mnie nie zostawił. Że jakby jest cały czas z nami, wspiera Bartka i go podnosi. Poza tym Bartek bardzo wizualnie przypomina brata. Oni są, byli bliźniakami, mimo że dwujajowymi, byli bardzo do siebie podobni. Szczytno, 25 kwietnia. I krótki moment, jedna sekunda. Rozpędzony samochód wjeżdża na chodnik w dziecięcy bliźniacze wózek. O tej tragedii słyszała cała Polska. Wtedy rozpoczęła się walka o życie półtorarocznych bliźniaków. Kubuś po 9 dniach umiera. Bartuś ponad 2 miesiące jest na ojomie. Przeszedł 8 operacji. Od 17 września jest w domu. To zawsze z nami będzie, tak? Ja często po prostu siedzę i nawet ze starszym synem po prostu rozmawiamy z Kubą, tak? Tak jakby on tutaj po prostu dalej z nami był. Czasami się śmiejemy, że jak coś w domu spadnie, coś strzeli, to się śmiejemy, że Kuba rozrabia. Ja czuję tą jego obecność i ja chcę ją czuć. Dla mnie też w tej chwili jest ciężkie to, że ja nie mogę pojechać do niego na przykład na cmentarz, tak? Bo nie mogę zostawić Bartka w domu samego, bo tylko ja po prostu jestem w stanie się nim w tej chwili zająć. Najbardziej z wypadku pamiętam to, że jak tam przybiegłam, to nie wiedziałam najpierw do kogo mam biec, bo każdy jakby z nich leżał gdzie indziej. Moja mama po drugiej stronie, chłopcy po drugiej stronie parkingu i to w zupełnie różnych miejscach. Przy Bartku był tylko jeden pan, przy Kubie było trochę więcej osób, więc jakby podbiegłam do Bartka jako pierwszego i właśnie to najbardziej mi utkwiło w pamięci, to, że on miał otwarte oczy. On miał je bardzo mocno zamglone. Tak wyglądało, jakby życie z niego uciekało po prostu. Jeśli chodzi o sprawcę, to ja nie mam z nim w ogóle kontaktu, tak? Od dnia wypadku jedyne słowo przepraszam, jakie przeczytałam, nawet nie usłyszałam, to była wypowiedź jego adwokata w gazecie lokalnej. Później owszem otrzymałam list od niego z więzienia, ale jakby nie odczułam w nim żadnego jakby, czy tak, słowa przepraszam nie przeczytałam, a żadnej tak jakby skruchy też nie odczułam. Ja to bardziej uznałam, że to nawet nie jest jakby skrucha, tylko to jest po prostu próba wybielenia się przed wymiarem sprawiedliwości, tak? Obecny stan chłopca wymaga intensywnej rehabilitacji i wieloletniego leczenia specjalistycznego w kilkunastu poradniach. Na jednym z portali internetowych trwa zbiórka na kompleksową rehabilitację, zaopatrzenie w środki medyczne oraz zakup wózka. Zbiórka zakończy się 30 października.